Cześć Kamil. Zaczęliśmy kiedyś taki projekt, jak ja zanim wypłynąłem w rejs dookoła świata. Teraz jestem na Grenadzie. Zły szef, tak go nazwaliśmy. No i byłem na takiej ulicy, chyba to Wiertnicza się nazywa. I tam nagraliśmy początek, taką zajawkę, w którym ja czytam: Cześć pedały, cześć geje. No i tam dalej to leci. Nie wiedziałem, że to chodzi między innymi o ciebie. No jak przejrzałem w zeszłym tygodniu materiały w mediach tutaj naszych polskich, co się tam dzieje i odkryłem, że jest Kamil, który występuje w TVP Info i opowiada swoją historię. No tak jak w naszych czasach to jest, szybko cię znalazłem na Twitterze, nawiązaliśmy kontakt, 2 razy ze sobą rozmawialiśmy i dzisiaj postanowiliśmy ciągnąć tego złego szefa. Moje pierwsze pytanie. Wierzysz w to, że z nimi wygrasz? Z tak wielką grupą medialną, która od 30 ponad lat jest na rynku, która ma kapitalne połączenia, są silni, mają pieniądze, a ty masz tylko kozią farmę i Nie stres. tylko. Nie tylko. No Jeżeli właśnie. nie będę nic robił, to na pewno nie wygram. Jeżeli będę coś robił, to mam na to szansę. Zobaczymy. Ale ja oprócz koziej farmy mam jeszcze prawdę i dowody. I czy uda ich się użyć na tyle skutecznie, żeby wygrać z tym molochem, z tą hipokryzją, z tymi złymi ludźmi? Czas pokaże. Ja nie odpuszczę. Co to znaczy nie odpuszczasz? No bo wiesz, bo my możemy sobie mówić o różnych rzeczach, że wygramy z Molochem. W Piśmie Świętym jest napisane, że Dawid miał narzędzie, czyli miał proce, kamień, no i oczywiście Boga za sobą i walnął tak temu Goliatowi, że ten Goliat po prostu rypnął na pysk i się już nigdy nie podniósł. Ale nie każdy z nas jest Goliatem i nie każdy z nas jest Dawidem. To prawda, chociaż często jestem przyrównywany do tych postaci. Natomiast nie sądzę, by tamta strona miała Boga po swojej stronie, ponieważ nie uważam, żeby Bóg wspierał ludzi, którzy czynią zło, którzy łamią prawo, którzy są nikczemni i podli, którzy oszukują, którzy pozbawiają ludzi emerytur, którzy mówią jedno, a robią drugie, czyli stosują podwójne standardy. Ja mam całą masę dowodów na to. Zresztą nie jestem sam, ja jestem twarzą tego sporu z TVN-em i z Discovery, ponieważ jakiś czas temu, kiedy okazało się, że zgodnie z procedurą wysłaliśmy do amerykańskiego właściciela zgłoszenie nieprawidłowości, a ta procedura nie tylko pozwalała nam to robić, ale wręcz nakazywała. Kodeks etyki Discovery nakazywał zgłaszanie nieprawidłowości i my zgodnie z tą wspomnianą procedurą te nieprawidłowości zgłosiliśmy. Ta procedura, że powtórzę to słowo, gwarantowała nam anonimowość. My oczywiście chcieliśmy z tego skorzystać i zadeklarowaliśmy chęć współpracy z Amerykanami w celu wyjaśniania tych nieprawidłowości, w celu oczyszczenia atmosfery w firmie, w celu zlikwidowania patologii i wyeliminowania przypadków licznych zresztą łamania prawa pracy, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia. Amerykanie naruszyli naszą anonimowość, narazili nas na niebezpieczeństwo, skończyło się zgodnie z tym, co przypuszczaliśmy i o czym ich informowaliśmy. Zostaliśmy pojedynczo, stopniowo powyrzucani z pracy. Powstała też fikcyjna, znaczy fikcyjna, ona nie była fikcyjna, natomiast pod względem etycznym była to fikcyjna komisja, ponieważ nazwała się komisją niezależną. Mówię tu o komisji w Polsce, która powstała w wyniku naszego zgłoszenia, a też w wyniku przekazania naszych danych do Polski, do TVN-u.
I w skład tej komisji wchodziły trzy osoby. Główna kadrowa z TVN-u, pani z działu compliance w TVN-ie i prawnik z kancelarii, która to kancelaria reprezentowała TVN w sporach z pracownikami. Oni to nazwali bezstronną komisją. Ja byłem wszedłem tam pierwszy na tą komisję. Zapytałem, czy będzie protokół z naszych zeznań. Odpowiedziano mi, że nie. Zapytałem, czy mogę nagrywać moje zeznania. Odpowiedzieli, że nie. W związku z tym odmówiłem składania zeznań, ponieważ już na starcie było widać, że ta komisja powstała tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągnąć ze mnie informacje, zamieść sprawę pod dywan, a mnie zwolnić. Skończyło się tylko na tym, że komisja rzeczywiście tą sprawę pod dywan zamiotła, a mnie wkrótce zwolniono. I tak zwalniano z pracy stopniowo wszystkich z naszej grupy. Nie zwolnili nas jednocześnie, żeby utrudnić nam udowodnienie, że był to odwet. Natomiast ciężko uzasadnić, dlaczego ludzie z najwyższej półki tracili pracę i to akurat ci, którzy te nieprawidłowości zgłosili. Pytasz, czy wierzę w to, że wygram? Gdybym nie wierzył, to bym się tą sprawą nie zajmował. Oczywiście miałem nadzieję na początku, że ona się zupełnie inaczej potoczy. Podejrzewałem, powiem trochę sarkastycznie, Amerykanów o uczciwość. Okazało się, że byłem bardzo, bardzo w błędzie. Są po prostu nieuczciwi. Też mają u siebie podwójne standardy, co zresztą widać po demonstracjach w Stanach, po tym, jak jest problem ze scenarzystami, którzy powinni dostać pieniądze za teksty swoje. Demonstracje są podczas wykładów Dawida Zaslawa, któremu wykrzykują zapłać scenarzystom. Tam też nie jest słodko. Natomiast ja jestem idealistą i to jest trochę mój problem, ale z drugiej strony znacznie upraszcza mi wiele rzeczy w życiu. To znaczy uważam, że nie można być w części uczciwym. Nie można w jakimś fragmencie być uczciwym, a w drugim fragmencie życia czy zachowania być nieuczciwym. Dlatego w tym obszarze uczciwości dla mnie sprawa jest zero-jedynkowa, czarno-biała. Nie mam sobie nic kompletnie do zarzucenia, TVN też na mnie nic nie ma. Obawiałem się, że będą ich konfabulacje posuwały się do tego, żeby mnie w jakiś sposób w oczach opinii publicznej oczernić, bo ja stałem się jakiś czas temu aktywny medialnie. I natomiast TVN się do tego nie posunął, nie miał żadnych na mnie tak zwanych haków, więc właściwie powoli buduję moje środowisko takie moich ludzi, którzy mnie obserwują na Twitterze i na Facebooku. Właściwie na Twitterze jestem o wiele bardziej aktywny, natomiast uważam, że w kontekście unikania tak poważnego tematu, jak łamanie prawa pracy w obszarze zatrudnienia, bo to jest bardzo mocny wątek tego naszego sporu, gdzie pokrzywdzonych jest ponad 1800 pracowników. Te 1800 osób jest bardzo prawdopodobne, że nie dostanie w przyszłości emerytury, tylko dlatego, że paru cwaniaków postanowiło więcej zarobić. To jest po prostu nieuczciwe. Tam nie było wyboru. Prawo w Polsce reguluje to. Reguluje to, kto powinien mieć etat, a kto go nie musi mieć. Wszystkie osoby, zgodnie z kontrolą PIP-u, która w wyniku mojego zgłoszenia się w TVN-ie w końcu odbyła, wszystkie 1800 ponad osób pracowały na tak zwanych śmieciówkach albo B2B, a powinny mieć etat, podobnie jak ja. TVN teraz robi wszystko, żeby tą sprawę przeciągnąć w czasie. Dlaczego? Dlatego, że składki ZUS-owskie, mówiąc tak kolokwialnie, bo to się inaczej nazywa, się przedawniły. A w grę wchodzi prawie 500 000 000 złotych. To są ogromne pieniądze. Pół miliarda? Ponad 450 milionów złotych. To są ogromne pieniądze. I teraz, co się wydarzy w efekcie? TVN przeciąga to na ile tylko może, płacąc horrendalne pieniądze prawnikom wynajmowanych w zewnętrznych kancelariach. Paradoksalnie z pieniędzy wypracowanych przez swoje ofiary. I skończy się to tak, ponieważ ja walczę o te emerytury dla tych ludzi, ja i moi koledzy, bo jak gdyby ja, tak jak mówiłem wcześniej, jestem twarzą sporu, ja się tylko pokazuję, a koledzy nie, po to, żeby nie utracili swoich prac, żeby mogli pracować, żeby mogli zarabiać na życie. I paradoksalnie ci ludzie mają szansę dostać te emerytury, ale za te emerytury zapłaci podatnik, nie TVN.
I to jest, uważam, nie w porządku, nie w porządku ze strony TVN, że te pieniądze powinny trafić na emerytury dla tych ludzi, dla tych pokrzywdzonych pracowników, a trafiły za ocean. W zeszłym roku tylko dywidendy TVN wysłały 1 300 000 000 zł. Miliard 300 milionów złotych wysłał TVN w zeszłym roku do Stanów Zjednoczonych. Dobrze to rozumiem? Dokładnie. My jako podatnicy te 480 milionów złotych konsekwencji to ja zapłacę, moje dzieci zapłacą. Wszystko na to wygląda, bo każdy rok zwłoki w tej sprawie powoduje, że te kwoty obciążą polskich podatników. Dlatego ja też złośliwie komentowałem, zwłaszcza jeżeli ktoś mnie zaczepiał, gdy były demonstracje w obronie koncesji dla TVN-u, że ci ludzie nie demonstrują w interesie wolnych mediów, bo czegoś takiego jak wolne medium nie ma tak naprawdę, jeśli mówimy o dużych mediach, tylko każde medium jest od czegoś i od jakiejś grupy wpływów uzależnione. Natomiast demonstrują ci ludzie na ulicy, krzycząc, pokazując wiktorię i przypinając sobie różne znaczki, demonstrują tylko i wyłącznie w interesie akcjonariuszy Discovery. Jest to, ja bym powiedział o tych, co demonstrują, większość z nich po prostu nie wie na dobrą sprawę, co to są media. Ty siedzisz w mediach od środka, ja siedzę też od dłuższego czasu w mediach i dlatego ten nowy projekt, który założyliśmy Out of, poza układami, nie, kompletnie nie sfinansowany przez jakąś grupę. Robimy to po prostu zupełnie inaczej. Mówisz do mnie, że tak, Amerykanie chcą tak jakby taki, czyli tak, pierwsza rzecz, Amerykanie zachowali się po prostu tak, jak się zachowali, czyli zamiast wam pomóc, to biorą udział również, czyli zarząd tej firmy bierze udział w tym, że będziecie po prostu, że jesteście, jak mówią, dociśnięci jak przez imadło, bo liczyliście na to, że Amerykanie pomogą, tutaj jest miejscowa po prostu, nazwijmy to może nie jaczejka, ale jakiś zarząd, który chce się też przed tymi Amerykanami w jakiś sposób wybronić albo pokazać, żeby ich dalej utrzymywali, a tak na dobrą sprawę to chodzi tylko jak zawsze o pieniądze. Powiem tak, ja przypomnę, muszę to powiedzieć w sposób taki, dobra, będzie bajeczka. Bajeczka, ale może prawdziwa, a może nieprawdziwa, a może jako anegdota. Jakiś czas temu do pewnego człowieka, to było jakieś 15 lat temu, zadzwonili dziennikarze z Faktu, których ten człowiek znał bardzo dobrze. I mówią mu, że jest olbrzymi mobbing w Fakcie. I wtedy ten ktoś poprosił, z tego co wiem, o jakieś materiały dotyczące tego, co się dzieje w Fakcie. To były głupie SMS-y do kobiet wysyłane przez jednego z dyrektorów Faktu. Różne dziwne, złe rzeczy się działy. No i oczywiście też trzeba było się rozliczyć z ludźmi za ich konkretną pracę, bo też powyrzucali z ludzi, kazali jakieś głupoty pisać, jakieś wieloryby płynęły przez Wisłę i tak dalej, i tak dalej. Sam wiesz, jak to w mediach funkcjonuje, wszystko można stworzyć. Podsumowując, ten ktoś wpadł na pomysł, żeby założyć bloga. Ja tego bloga odnalazłem później w internecie, nazywał się Brukowiec Story. I ten blog opisywał historię tego, co się dzieje w Fakcie. Nie Fakt próbował, czyli może nie Fakt, ale ludzie w Fakcie, czyli powiedzmy to zło, które się tam zalęgło w Fakcie, te gnidy próbowały ten blog zdjąć. No, ale nie dawały rady, dlatego że ten blog był postawiony na takich serwerach, że nikt do niego nie mógł się dobrać. Dzisiaj jest łatwiej, bo Google ma tam różne narzędzia, ale w tamtych czasach to było zupełnie inaczej zrobione. Ale co się stało? No, warszawska, z tego co wiem, warszawski zarząd nic z tym nie robił do pewnego momentu, aż ten blog, linki do tego bloga zostały wysłane do zarządu Faktu za granicą. I co się zaczęło dziać? Zarząd Faktu zaczął
zastanawiać się, co się dzieje. Przysłali jakąś wewnętrzną komisję. Z tego, co wiem, dogadali się z tymi ludźmi, a później, żeby budować markę faktu, że to nie jest gazeta taka, jaka jest, że ona mobbinguje, została powołana Fundacja Faktu. I Fundacja Faktu w tej chwili jest prowadzona, nie pamiętam przez kogo, ale ona dalej działa, robi różne projekty. Tak to się zakończyło w fakcie. Tylko to było 15 lat temu. Z tego, co pamiętam, chyba w press została opisana historia blogi zemsty. Że są takie blogi, które powstają, blogi zemsty, w których opisuje się różne rzeczy, lepsze, gorsze, ale to był tak, jak oni to wtedy, jeszcze wtedy tego nie nazwali, że to jest hejt. Ale okazało się, że jednak ktoś potrafił zbudować narzędzie, czyli taką procę, strzelił celnie kamieniem w łeb, ktoś dostał, ktoś się po drugiej stronie obudził i dzięki temu jest przynajmniej jest szansa, że tam jest jakiś porządek. Z tego, co słyszałem, inaczej, jak czytam gdzieś, czy wrzucam w Google mobbing, w fakcie, nie znajduję takiej informacji. Może to gumką czyszczą, ale wydaje mi się, że tak nie jest. No właśnie, tam było narzędzie, to było 15 lat temu, ktoś stworzył takie narzędzie, nielegalnie, ale stworzył i zadziałało. Mówisz, że Amerykanie są, znaczy Amerykanie, no, zarząd Discovery nie jest w ogóle zainteresowany tym. Masz na to jakiś pomysł? Oczywiście nie musisz teraz mówić, bo chodzi o strategię i nie będziemy przecież wrogą, żebyś wsadzał narzędzia, którymi oni się po prostu będą mogli później bronić, przygotować się do takiego ataku. Masz na to jakiś pomysł? Czy to jest na zasadzie tak, że jest to pospolite ruszenie? Ty jesteś wystawiony, przepraszam, że tak powiem brutalnie, za frajer cię tam wystawiają, wszyscy się za tobą pochowali, a na koniec dnia zostaniesz jak ten samotny rewolwerowiec, którego po prostu bandyci rozwalą. Oczywiście w tych czarnych westernach, ale w tych hollywoodzkich produkcjach wszystko się skończy happy end, ty wyjdziesz, będzie jak w samopołudnie, pach, 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 wszyscy powiedzą, dobra, panowie, siadamy do stołu, salon się rozpadnie, zły szeryf odjedzie, wjedzie nowy szeryf i film się zakończy, John Wayne zwycięży. Takim Johnem Wayne'em jesteś? Zacznę od tego, że opowiedziałeś historię, która się skończyła happy endem i z zainteresowaniem jej słuchałem, tym bardziej, że my tą naszą procą wystrzeliliśmy też w kierunku zarządu Discovery. Wielokrotnie wysyłaliśmy do nich maile, skarżąc się na to, że naruszyli naszą anonimowość, oczekując i prosząc i nalegając wręcz o procedury, na bazie których powstała komisja i na bazie których działa komisja. Oni nas albo ignorowali, albo sugerowali, że mamy poczekać na wyniki pracy komisji, ale tą pełną wiedzę, że tu jest piekiełko, mieli od samego początku właściwie. Więc ta korespondencja jest dosyć gruba i mało tego, że oni złamali własny kodeks etyczny, to oni złamali również amerykańskie prawo. Sygnaliści są w Stanach bardzo chronieni i konsekwencje prawne dla tych, którzy tę naszą anonimowość naruszyli i dla tych, którzy nie zrobili nic, żeby to naprawić po tym, jak się dowiedzieli, no bo przecież Dawid Zaslav osobiście nie wysłał do Warszawy naszych nazwisk, natomiast za chwilę je znał i wiedział, że się na to skarżymy i nie zrobił z tym nic, więc też jest współodpowiedzialny i to prawo amerykańskie może go też dosięgnąć i mam nadzieję, że tak będzie. Jak i pytasz o plany, niewątpliwie te plany ewoluują, ale też oczywiście, że je mamy i oczywiście, że chcemy doprowadzić do szczęśliwego finału, myślę, że o wiele, wiele bardziej spektakularnego niż było to w przypadku faktu, ponieważ tak naprawdę to i TVN, i Discovery sprowokował nas do tego, żebyśmy właściwie rozpoczął wojnę. To nie są ćwiczenia, to nie jest zabawa, to jest wojna. Oni chcą nas zniszczyć, więc my chcemy tą wojnę wygrać. I tak wierzę, że ją wygramy. Tak, jest na to realna szansa. Tak, przez dłuższy czas nas lekceważono, dlatego że oni działają na bazie pewnych statystyk i pewnych procedur.
Do tej pory na ogół się udawało pojedyncze osoby zaszczuć, zmęczyć, doprowadzić do depresji. Ci ludzie albo popełniali samobójstwo, albo się leczyli, albo sami odchodzili z pracy. Tym razem się przejechali. Myślę, że napiszą nowe procedury po tym, jak się zakończy nasza sprawa, ale zrobimy wszystko, żeby doprowadzić tę sprawę do końca. Ja wiem, że to trochę brzmi, że wymachuje szabelką na czołg, ale każdy czołg ma słaby punkt. I można koktajlem Mołotowa też ten czołg pokonać, prawda? To jest kwestia pomysłowości, kreatywności, szczęścia trochę, bo bez tego się nie da. Mamy pełną świadomość tego, że ci ludzie mają nieograniczone środki na prawników. Nie mają żadnych oporów, bo to już udowodnili. Żeby zniszczyć ludzi, żeby ich zaszczuć. Z tym, że ja już najgorszy okres mam za sobą. Ja czas, kiedy mogli mnie zniszczyć, minął. Przegapili to. Lub za słabo mnie próbowali w ten kozi róg, skoro już mowa o kozach była wcześniej. No właśnie, kozi róg. Kozi róg. Tak, no wiesz, no ja... Kozy cię chronią? Prawie moje emocje i psychikę tak. Ja 28 lat wykonywałem pracę operatora kamery i operatora obrazu. 28 lat na rynku, bywania w różnych miejscach, latania po całym świecie. Ja nie byłem przypadkowym operatorem, ja robiłem największe, najważniejsze programy. Więc nigdy TVN czy ktoś wcześniej nie miał żadnych, ale to żadnych merytorycznych zarzutów do mojej pracy. Poświadczyłem je na najwyższym poziomie. Więc nagle, co za przypadek, po 23 latach pracy i po zgłoszeniu nieprawidłowości, nagle stałem się niepotrzebny w firmie, która się rozwija. No przecież to się kompletnie nie trzyma logiki, prawda? Natomiast kozy, tak, kozy mi pomagają. To był sposób na życie, dlatego że ja się zainteresowałem serowarstwem, a właściwie koleżanka mnie zaczęła do tego serowarstwa namawiać. Ja przepraszam, biegam wzrokiem, bo nie jestem przekonany, gdzie jest kamera w moim smartfonie z tej strony. Ale to nie jest ważne. Możesz mieć rozbiegany wzrok, to dobrze robi. Nie, ale ktoś może odnieść wrażenie, że ja po prostu lawiruję, a ja nie mogę wypatrzeć kamery. Nie, to nie jest ważne, co ludzie będą myśleć. My jesteśmy wojownikami, trzeba robić swoje. Niech myślą, jasne, że lawirują. Jasne, by nazwiska nie przekręcali, tak? Tak, niech przekręcają, nawet jak chcą. I te kozy się pojawiły u mnie 2,5 roku temu. Ja zacząłem robić sery nieco wcześniej, ale żeby być w zgodzie z prawem, musiałem mieć własny surowiec. I pomyślałem sobie, że skoro można było kozę udomowić ponad 10 tysięcy lat temu, to najwyższy czas, żeby pojawiła się u mnie. I rzeczywiście nie miałem doświadczenia wcześniej z kozami. Natomiast ja się wychowałem na wsi, mam doświadczenie z innymi zwierzętami, również gospodarskimi, w związku z tym nie stanowiło to żadnej dla mnie przeszkody ani bariery. I tak w hodowlę kóz, że tak powiem, wszedłem na miękko, że sobie pozwolę na tak kolokwialne to określenie tego. I kozy też bardzo szybko mi zaufały, ja kupiłem całe stado i okazało się, że kozy są magiczne. To nie jest tak, że to jest... niezbyt rozgarnięte zwierzę, to jest inteligentne zwierzę, to jest emocjonalne zwierzę, każda z nich ma inny charakter, inny temperament, przyjaźnimy się, przytulamy, ja je głaszczę, to jest naprawdę niesamowite i zaczęło to działać terapeutycznie. Ja zachęcam i zresztą ludzie, którzy, ja organizuję warsztaty z kozami, na razie jest to raczkujący projekt, ale myślę, że on się będzie z czasem rozwijał i ludzie, którzy przyjeżdżają, z założenia wychodzą uśmiechnięci i zadowoleni. Chociaż niektórzy przyjeżdżają, a to z dziećmi, a to dziadek z wnuczkami, a to ja sobie posiedzę. Ja mówię, pan idzie, bo co pan się kozy boi? I taki pan idzie i później wraca, mówi, wie pan co? Cieszę się, że poszedłem. Więc czy pan z depresją, który później powiedział, wie pan co, ja się leczę na depresję, ja wychodzę w dużo lepszym stanie niż tu przyjechałem. To robi robotę. I to rzeczywiście się dzieje. I ja to zaobserwowałem na sobie, że mój stan jest nieporównywalnie lepszy niż był to 3 lata temu. I dlatego odpowiadając na twoje pytanie nieco w rozciągły sposób, rozciągnięty, tak, kozy mnie chronią. A ile tych kóz masz? W tej chwili z młodzieżą prawie 60. Czyli rozumiem... To tak do innych 20. Czyli tak jak w tej anegdocie, jest taka anegdota, nie wiem czy słyszałeś o niej, taka żydowska anegdota, której przychodzi do rabina. Znowu mi Dawida Zasława przypominasz. Przychodzi, no. Wiesz, znasz i z tymi
Tak. Nie, no opowiadaj. Tak, dokładnie. Nie, nie, a przypomnę, no to możemy to przejść tak szybko. Przychodzi Moshe do rabina, pyta się, mówi, że ma źle, że ma tyle, ma rodzinę, ma małe mieszkanie i tak dalej. Mówi, a weź sobie kozę. Rabin powiedział koza, no to bierz, wziął tę kozę. No ta koza zaczęła mieć małe kozy w ciągu roku. No i tych kóz się zrobiło bardzo dużo. Przychodzi do rabina po roku i mówi, rabi, co się dzieje? Ja naprawdę, te kozy, to wszystko, dzieci, żona, to wszystko jest tyle rzeczy. Wyrzuć kozy. No i się okazało, że się problem po prostu rozwiązał. Czyli tak, wracając do naszych kóz, czyli te kozy ciebie w tej chwili, można powiedzieć, chronią. Od 2 lat. To jak się nazywa, bo ja tutaj z tym nie mamy problemu, jak się nazywa ta twoja farma, bo ja tak wyszukiwałem... Na Facebooku nazywa się to Manufaktura Serów Siółki. Manufaktura Serów Siółki z żółtym serduszkiem, logo Sery od Serca. Coś mi przyszło do głowy. Wiadomo, że dzisiaj, tak jak rozmawialiśmy wcześniej kiedyś, sery ci też pozwalają na to, żeby przeżyć. Bo jak zadawałem ci pytanie, jaka jest twoja sytuacja dzisiaj, no to ona nie jest za wesoła, ponieważ ma z jednej strony potężnego Goliata, z którym prowadzisz wojnę. Z drugiej strony masz te sery, czyli dajesz sobie generalnie radę, więc ja bym powiedział tak, do tych wszystkich, którzy mają problemy z mobbingiem, którzy mają problemy z różnymi pracodawcami, może kupujcie albo przyjeżdżajcie do ciebie, żeby do ciebie przyjeżdżali na przykład na takie szkolenia, a z drugiej strony też słyszałem, że ty te sery wysyłasz, masz nawet sposób na wysyłanie tych serów. I też wspominałeś mi o tym, że chciałbyś zrobić jakąś serowarnię, czyli chcesz zebrać na to pieniądze. Też o tym myślałem, żeby jak spróbować przygotować, żeby na przykład społeczność, ludzie, do których będziemy też mówić, w którymś momencie się obudzili, na przykład wysłali ci trochę pieniędzy na to, żeby wsparli twoje dzieło. Żeby tylko oczywiście nie było tak, jak nie wiem, co się tam dzieje u Palikota, ale z tego, co wczoraj wchodziłem do niego na ten profil, myślałem, że tam popatrzę, jak oni tam robią te jedzenia, tam podstawiają te swoje alkohole, a tu widzę, siedzi Palikot, Janusz siedzi i mówi, że jest problem. A kilka tygodni wcześniej oglądałem gdzieś tam chyba na Twitterze czy na czymś informację, że ktoś tam do wojewódzkiego krzyknął, myślałem, że to jest jakaś prowokacja, kiedy oddasz pieniądze, na co wojewódzki mu odpowiedział, spierdalaj. Że jest jakiś generalnie problem, no wiadomo, w biznesie tak jest. Więc myślę, że nie będziesz tego biznesu rozwijał tak, jak oni tutaj próbowali robić, tylko po prostu ten biznes będzie taki, jaki będzie, mały, fajny, ale pozwoli też na to, żebyś ty mógł utrzymywać rodzinę i żebyś przede wszystkim ty miał też satysfakcję z tego, że coś robisz. Tak mi się to przynajmniej wydaje. Wiesz co, ja nigdy nie chciałem mieć dużego biznesu, jeśli chodzi o kozy i serowarstwo. Ja nawet tego tak nie nazywam. Wydaje mi się, że to jest pewna profanacja czegoś, co się wiąże z żywą istotą. Ja tego nie nazywam biznesem. Raczej nazywam to sposobem na życie. Ja wiem, że, znaczy postanowiłem sobie, że barierą dla mnie będzie ilość kóz, które znam po imieniu i to zamyka się maksymalnie kwotą 50 kóz, które będą dawały mi mleko. Bo dla mnie ważnym jest to, żeby mieć relacje ze zwierzakiem, które próbuje mnie i siebie utrzymać. Do czasu, kiedy będę na tym zarabiał, minie jeszcze prawdopodobnie 2 lata. Na razie próbuję się utrzymać i rozbudowywać projekt, na ile potrafię. On jest jeszcze bardzo, bardzo mało dochodowy i nie chcę mówić, że kozy jeszcze na całe roczne utrzymanie jeszcze nie są w stanie zarobić, bo to blado wygląda u potencjalnych klientów, prawda? Ale tak jest. Kozy jeszcze nie zarabiają, mimo że te sery sprzedaję, bo ich jest mało, jest 20 dojnych koz. Żebym ja próbował z tego żyć, musiałbym mieć, tak jak mówiłem, 45-50 dojnych koz i wszystko sprzedać. Natomiast celem są też tak naprawdę sery dojrzewające. Z kolei mogę sprzedawać cały rok, bo ser kozi dojrzewa przynajmniej pół roku, żeby był pyszny,
W związku z tym potrzebne jest dojrzewanie, a taka dojrzewanie to jest przynajmniej 20 tysięcy złotych. Powinienem rozbudować koziarnię i ten rok, jeżeli nie uda mi się sprzedać, wydrukować i sprzedać książki, którą piszę i zarobić na tym jakieś pieniądze, to nie zdążę rozbudować koziarni. Jak nie zdążę jej rozbudować, to będę musiał część kóz sprzedać, czyli jak gdyby wszystko się przeciągnie w czasie. A mam bardzo ładne młode kózki, 15 pięknych młodych kózek, które chciałbym, żeby zasiliło i wzmocniło stado i za rok było ich... Właściwie za 2 lata, bo one będą miały dzieci dopiero za 2 lata. 36 sztuk, to już jest coś. To już można próbować, prawda? Zwłaszcza jakby była dojrzewania. To nie jest takie proste. To, tak jak mówię, dla mnie to nie jest biznes, ale oprócz próby zarobienia jakichś pieniędzy jest terapią, niewątpliwie. I ja zmieniłem kompletnie swoje życie, ponieważ to, które prowadziłem przez 28 lat, było zupełnie, ale to zupełnie inne. Toczyło się zupełnie innymi torami, miało inne tempo. Natomiast teraz ja rzeczywiście mogę przyglądać się drzewom, które zasadziłem 25 lat temu. Ja widzę, że jejku, jak one urosły przez ten czas, prawda? A przez ostatnie 3 lata zauważam, kiedy pojawiają się nowe listki na konkretnej gałązce, że jest ich 5 więcej, tak, a nie 5 tysięcy więcej. Czyli czas zwolnił. To jest niewątpliwie walorem. Także przepuczę sobie gardło zresztą kozim mlekiem. No właśnie, tak, że... bo pierwsza sprawa. Masz tak, masz kozy, czyli masz co pić, masz terapię, czyli to, co rozmawiamy, to nie jest biznes, bo to trzeba się w innych kategoriach rozpatrywać. Ja czytam czasami, wracam do takiego filozofa libańskiego, pewnie o nim słyszałeś, Taleb. On mówi o antykruchości i o czarnych łabędziach. Jakby powrócę w tej chwili z powrotem do TVN-u i do tej korporacji, bo ty to nazywasz, tak jak słuchałem ciebie, bo TVN, a moim zdaniem trzeba mówić ludzie w TVN. Akurat mnie zawsze, nie wiem, zawsze żona do mnie mówi, że ty się zawsze w coś powmieszasz takiego, co później ci tworzy generalnie problemy. Zmierzam do tego, że ja jestem chyba zawodowym partyzantem. Mając doświadczenie, mając olbrzymie doświadczenie w relacjach system człowiek, bo byłem 10 lat w więzieniu, siedziałem 10 lat w więzieniu, czyli z systemem się zmierzyłem i wydawałoby się, że nie można wyjść z takiej sytuacji traumatycznej, czyli jesteś zamknięty, już wszystko jest zrobione tak, żebyś był pod kluczem, ale jednak możesz, jeżeli masz siłę w sobie, ducha i masz umiejętności, możesz po prostu wyjść z tego zamknięcia. Ja do tego wykorzystałem, stąd moje na samym początku pytanie, czy masz jakąś strategię? Myślę, że ty już ją powoli masz, ale ta strategia się będzie rodzić. Co ja wykorzystałem? Ja wykorzystałem internet. Nigdy nie mając doświadczenia z internetem, bo od 1994 roku siedziałem w więzieniu, wykorzystałem, nawet napisałem na swoim jakimś dzienniku, a może by coś zrobić, zacząć zbierać jakieś podpisy, nie mając w ogóle kontaktu z internetem. I z tego zrodziła się kula śnieżna, która zapracowała tak, że mogę powiedzieć, że jednostka z systemem zwyciężyła, bo 37 tysięcy ludzi podpisało się po prostu pod moim ułaskawieniem i prezydent później podjął decyzję, Aleksander Kwaśniewski, żeby mnie ułaskawić. Oczywiście to jest, jakby skróciłem tę całą historię, ale zmierzam do tego, że są zawsze narzędzia, którymi my możemy rozpocząć walkę. Może o to chodzi w tej Piśmie Świętym, żebyś nie brał osobiście tej procy strzelał, tylko to jest pewna przenośna i tylko trzeba umieć znaleźć to narzędzie. Dla ciebie pierwsza rzecz, która teraz tu widzę, to są te kozy. TVN to są ludzie. Dotrzeć do odpowiednich ludzi, w odpowiedni sposób z nimi rozmawiać, to też nie ma z tym problemu. Dzisiaj mamy media społecznościowe, jesteś na Twitterze obecny i też wspomniałeś do tego o tym, że pewne informacje mogą być zatrzymane, może ktoś zablokować. Mamy najlepszy przykład, co się działo w tej całej pandemii, którą ja będę zawsze brał. I co stało się, że nikt nie wierzył, że Twitter może być przez kogoś innego przejęty, a Elon póki co przejął Musk tego Twittera, postawił cały zarząd w oskarżenie,
że próbowali tam wpływać też na wybory w Stanach Zjednoczonych. I dzisiaj Twitter jest jedynym narzędziem do tego, w którym jest, o którym można mówić to, co się chce. Czyli mówić prawdę. Zmierzam do tego, żebyśmy też nie demonizowali tych wielkich korporacji. Bo przecież i Facebook, i YouTube dzisiaj przeżywa kryzys. Ja mam informację, że na przykład w Facebooku są zwalniani ludzie. Tysiące ludzi jest zwalnianych. To byli ci weryfikatorzy, to byli ci ludzie zatrudnieni w czasie pandemii. Dlaczego? Bo akcje zaczęły spadać w dół. Dlaczego? Bo Facebook zaczął blokować informacje. Co się zaczęło dziać? Ludzie zaczęli odchodzić na inne platformy. To samo jest z YouTube'em. Ja ostatnio dostałem od YouTube'a znowu jakieś ostrzeżenie, ale już nie dali mi ostrzeżenia. Panie Sikora, jak pan coś tam robi, to my panu dajemy ostrzeżenie, 3 ostrzeżenia, koniec kanału. Oni do mnie wysyłają teraz informacje, że oni się o mnie martwią. Oni się o mnie martwią, bo jeżeli mam problem z samobójstwem, to oni chcą mi pomóc tym, bo umieściłem film związany z samobójstwem i oni do mnie wysłali. I więcej, poinformowali mnie grzecznie, że oni nie dają mi ostrzeżenia, a ten mój kanał ma raptem około 10 tysięcy subskrypcji. Zmierzam do tego, że czasem dla inwestorów są ważne pieniądze i to jest moim zdaniem droga również do takiej firmy jak Discovery. Może nie do TVN-u, bo oni się czują tutaj bardzo pewni, że mają za sobą wujka ze Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli w mądry sposób zacząć budować relacje z Discovery i z inwestorami Discovery i z konkurencją Discovery, to może się okazać, że będą chcieli usiąść do stołu. Podsumowując z mojej strony. Jak obserwuję od wielu lat ruchy społeczne, jak powstają, rodzą się, zamykają się, to dochodzę do wniosku, że wiem dlaczego służby, i może to zabrzmieć trochę jak paranoja, ale dlaczego służby pilnują poszczególnych osób, że nas się pilnuje. Pilnuje się liderów, bo to nie miliony zmieniają świat, tylko jednostki. I taki Kamil może przegrać, ale Kamil może również wygrać. Kamil może za sobą pociągnąć ludzi. Jeżeli Kamil daje twarz, tak jak Sikora daje twarz w innych projektach, w takim projekcie out of poza układem, poza układami, to może się ten projekt w pewnym momencie wymknąć spod kontroli. Może coś się zacząć dziać. My jesteśmy mali. My mamy w tej chwili, bo stworzyliśmy nowy kanał, mamy 44 subskrypcje na out of. Ale już kilka dni temu poinformowaliśmy, że Gazeta Wyborcza robi duży materiał z nami. Czyli będzie mieć teraz dużego brata. Zaznaczam, Gazeta Wyborcza, ale za chwilę może być jakiś inny brat. Zmierzam do tego, że tak jak z innej strony jest ksiądz, daję przykład, jest ksiądz Paweł, który znowu z hierarchią Kościoła katolickiego przegrywał przez 6 lat. Oni go niszczyli, mobbingowali. A dzisiaj, z tego co wiem, episkopat, bo moje też wróbelki tam ćwierkają, i arcybiskup Gądecki ma problem z chrystusowcami i z tym księdzem. No bo nie zadziałali w odpowiednim momencie. Czyli jednak 6 lat temu coś się zaczęło dziać. Wszyscy myśleli, że można to pod stół zamieść, a jednak to się zaczyna rozlewać. I teraz taki Kamil, wracając do ciebie, stojący w konfrontacji z wielkim TVN-em, który przecież może zrobić materiał o tym, o tamtym, wynająć najlepszych śledczych, jednak trwa. Jednak jest w tobie wielka antykruchość. Znalazłeś sobie alternatywę. Dałeś radę. Czyli możesz się teraz przygotowywać na wojnę. I to, co powiedziałeś, to jest wojna. Ile osób stoi za tobą? Oczywiście, część z nich odejdzie, część z nich schowa się, część zostanie przekupiona, część, niestety, no takie jest życie. Ale jakaś część zostanie. Ja ze swojej strony powiem tak, jako out of poza układami, poza tym, jak dostałem ten materiał w lutym i mówię, kurczę, co dalej z tym robimy? Z różnych powodów, może nie był czas na to, żeby go rozwinąć. Ale dzisiaj powiem ci tak, będziemy to grillować. Będziemy to grillować. Będziemy o tym mówić. Będziemy szukać razem rozwiązań, nawet poza anteną. Będziemy szukać na przykład proc, które będziemy mogli włączyć do tego, żeby na przykład napisać pismo, przecież idą wybory w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, teraz mi przyszło to do głowy, do wszystkich kongresmenów amerykańskich,
teraz to mi przyszło do głowy, bo powiem ci tak, analogicznie, jak walczyłem o swoje ułaskawienie i powstał film Mój Dług, to mówię, jak później coś z tym zrobić? I zacząłem pisać do polskich parlamentarzystów. Pisałem do senatorów, pisałem do posłów. I jeszcze powiem ci, jak to wykorzystałem tak na koniec, że na kilku poziomach była prowadzona walka. Po pierwsze, mogłem o sobie powiedzieć, a z drugiej strony szantażowałem służbę więzienną tym, że będę pisał. Dlaczego? Bo musieli mi przyklejać znaczek. A do wszystkich organizacji państwowych, do różnych instytucji państwowych, służba więzienna musi przykleić znaczek. Więc jeżeli przygotowałem się do tego, kiedyś o tym może porozmawiamy, przygotowałem się do tej lekcji, to powiedziałem im tak, jeżeli nie będziecie działać ze mną wspólnie w porozumieniu, to wyślę do 460 posłów, potem do wszystkich ministerstw, do wszystkich podsekretarzy stanów, a wy będziecie te bilety, będziecie musieli te znaczki przyklejać i będziecie za to dostawać po głowie. Czyli tak, z jednej strony spamowałem, czyli układałem sobie życie w więzieniu, więc mówię, dobra sikora, my nic do ciebie nie mamy, nic nie mamy, rób sobie co chcesz, ale z drugiej strony wysyłałem message do ludzi, którzy mogli mi pomóc. Może trzeba podjąć na przykład rozmowy z polskimi kongresmenami, uruchomić Polonię, uruchomić kandydatów na prezydenta. No i z drugiej strony wszyscy dzisiaj w Stanach i nie tylko mówią o tym, my chcemy być korekt, my chcemy być media, wszyscy jesteśmy w porządku, myśmy nie wiedzieli, my zmienimy prezesa. Może w taki sposób trzeba zacząć zostawić TVN, zostawić tych tutaj powiedzmy, ja już powiem, te gnidy, które siedzą wewnątrz stacji i psują jakość stacji. Bo myślę, że o tym też kiedyś będziemy mogli porozmawiać. Co ty myślisz o Walterze świętej pamięci, o Wejherze, o młodym Walterze, o Miszczaku, o pani Drzyzze, o panu Lisie, o panu Durczoku i innych, bo masz olbrzymią wiedzę, którą możesz się podzielić z ludźmi. Ja nie mówię, żebyś tam to wszystko opowiadał, ale możemy na przykład, jak chcesz, to od ciebie zależy, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, żeby nasycać na przykład wujka Google'a, żeby zaczął opowiadać historię Lisa i innych osób. Oczywiście na tyle, ile możesz i to, że cię nie postawi, powiedzmy, w jakiejś sytuacji trudnej. Mówię do tego, wujek Google lubi pewne słowa, klucze. My możemy jako out of poza układami włączyć się w to. Jestem blisko Stanów Zjednoczonych, mam przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, w Polonii, siedzę na Green Age w tej chwili na Karaibach. Myślę już o tym, jak pomóc samotnemu wilkowi. Super, słuchałem cię z zainteresowaniem, natomiast wiele moich myśli powiedziałeś ty właśnie, że tak niegramatycznie trochę powiem. Oczywiście, że wiemy o tym, że dotarcie do opinii publicznej zwiększa szanse na wygranie tej sprawy. Mamy tego świadomość i dlatego ponad 2 lata temu zacząłem tą opinię publiczną informować. Oczywiście, że wysłaliśmy pisma do różnych urzędów, do różnych posłów, do różnych kongresmenów w Stanach Zjednoczonych, łącznie z panią wiceprezydent. Zresztą wkrótce opublikuję ten list, bo on jest ciekawy. Myślę, że warto, żeby go opinia publiczna poznała. Na ile potrafimy, to działamy. I oczywiście każdy, kto może nam pomóc w nagłośnieniu tej sprawy, kto może nam pomóc w znalezieniu się przed sądem federalnym przeciwko Discovery, a właściwie już Warner Bros. Discovery teraz, to tak naprawdę to jest istotne w tej chwili, żeby znaleźć ludzi, którzy chcą pomóc. Tak jak ty zadeklarowałeś, że chętnie porozmawiasz ze mną co tydzień czy co 2 tygodnie. Ja bardzo chętnie z tego... Ile chcesz razy? Bardzo chętnie z tego skorzystam, ponieważ chcę, by opinia publiczna poznała prawdę. I jeszcze chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej, że to są ludzie, nie TVN. Owszem, to są ludzie, tylko to są ludzie na najwyższych stanowiskach i to oni zamiatali i kryli patologię. W związku z tym skrót myślowy, że to jest TVN, bo oni tak naprawdę są marką TVN-u, bo oni są głową i szyją, która tą stacją kręci, to ten skrót myślowy w moim wykonaniu TVN jest, uważam, uzasadniony. Ponieważ czyli, psują, nie... czyli niszczą markę, czyli niszczą generalnie markę, niszczą markę. Ja i inni przez lata tworzyliśmy. Tak jest.
Więc jak gdyby to oni teraz się nazywają TVN-em, a ja jestem poza, tak? Jestem wyrzuconym z pracy człowiekiem, któremu nawet zapomniano powiedzieć, że został zwolniony. To są takie najwyższe standardy. Ja się dowiedziałem o tym, że nie pracuję w TVN-ie z tego, że moja skrzynka mailowa przestała działać. I zapytałem mojej bezpośredniej przełożonej, która w sądzie już podobno nie jest moją przełożoną, ponieważ to udowadnia istnienie stosunku pracy. Jeden z argumentów na to. To TVN twierdzi, czyli Jarosław Potasz w tym przypadku i prawnicy wydajęci przez TVN, że to nie była moja przełożona bezpośrednia, mimo że w strukturze organizacyjnej jest wydrukowane i jak byk stoi Różalski, Elżbieta W., Jerzy K. i tak dalej, kończy się na Dawidzie Zaslawie. Tak? Struktura organizacyjna. Kto jest czyimś szefem w tym pionie? I oni z tym dyskutują. To jest nieprawdopodobne, jak można iść w zaparte. Natomiast tak, za tym stoją ludzie, ale to oni są, to są najwyższe, chociaż jeden właściwie uciekł już do Polsatu, prawda? Też uważam, że to Amerykanie wyczyścili w TVN-ie, bo wiedzieli, że coś z tego będzie grubego, co my rozpoczęliśmy. Czyli mówisz o Miszczaku teraz? Tak, oczywiście. Natomiast no, czas pokaże, jak ta sytuacja się rozwinie. Chętnie skorzystamy z pomocy każdego, kto chce nam pomóc, bo tą sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Nie boimy się. Zobacz, ja publikuję na Twitterze pod własnym nazwiskiem. Ja wiem i jestem świadom odpowiedzialności, że złapany raz na kłamstwie będę niewiarygodny. Więc sobie na to nie mogę pozwolić, ale nie tylko dlatego nie kłamię, że sobie nie mogę pozwolić, tylko dlatego, że mam takie zasady. Dlatego też mogę walczyć z ludźmi z TVN-u, ale też z firmą, bo to ona jest formalnie po drugiej stronie barykady, prawda? Dlatego, że ja mam uczciwe intencje i prawo jest po mojej stronie. Ja mam te dowody, znaczy mówię już skrótem myślowym, że ja, no bo tutaj, powtarzam, jesteśmy grupą osób, ale to ja mam do tego prawo i to ja zostałem skrzywdzony. Więc jak gdyby śpię spokojnie, naprawdę śpię spokojnie, nie mam lęków. Wiele osób próbowało mnie przestraszyć, bo grę wchodzą ogromne pieniądze. Discovery, no właściwie już Warner Bros. Discovery może stracić ogromne pieniądze za te manipulacje finansowe. ISEC może ich dojechać w Stanach strasznie. Natomiast... No jeszcze stracą na giełdzie. Jeżeli są na giełdzie, to jeszcze stracą na giełdzie. Inwestorzy dopiero się wtedy do nich dobiorą. Wiesz co, nie, dlatego że inwestorzy, tam akurat struktura głównych inwestorów jest taka, że oni się mają krzyżowo wykupione akcje, żeby wspólnie pilnowali, żeby taki Różalski się nie pojawił i żeby im nie nabrudził. Tam ręka rękę myje, tam jest niezłe piekiełko, jeśli chodzi o strukturę własności, o udziałowców. To już zostało rozkminione. Więc jak gdyby udziałowcy nie są partnerem do rozmów, którzy mogliby nam pomóc. Rozum. I wyczyścić to, co ktoś kiedyś bardzo, bardzo pobrudził. Tak naprawdę jedynym sposobem na to, żeby odnieść sukces, naprawić to, ale też jak gdyby wygrać procesy, to jest oczywiście, że kierunek amerykański, bo to o tym wspomniałeś. To jest tak. Nagłośnienie maksymalnie sprawy, a to tu trzeba mieć trochę szczęścia, bo to jest możliwe w Stanach. Trzeba odpowiednio celnie strzelić tą procą. I druga sprawa, proces przed sądem federalnym, to oczywiście inaczej tam jest prawo skonstruowane i generalnie dochodzi do ugód w tej sytuacji, bo to się każdemu opłaca i prawnikom, i firmie, która jest na giełdzie, ponieważ ma łatwiej ukryć te kary w tych swoich giełdowych zeznaniach rocznych. Więc ale to może ich ukarać, dlatego że naruszenie anonimowości sygnalistów jest warte kilkadziesiąt milionów dolarów. To są ogromne pieniądze. A machinacje związane, a mamy też dowody na to, że oprócz tego, że zarząd Discovery doskonale wiedział o patologiach w TVN-ie, czyli jakby usankcjonował te patologie i łamanie prawa, to jeszcze się tym przechwalał do udziałowców głównych. Mówił, ale w Polsce ten TVN, jak świetnie, że go kupiliśmy. Oni robią taki świetnej jakości program za 40% taniej, czyli to, co nie odprowadzili do ZUS-u. Więc to rozkładanie piór jest świadome, celowe, natomiast no, myślę, że uda się te pióra z tego ogona powyrywać. Wierzę w to. Dlaczego? Dlatego, że jestem konsekwentny. Dlatego, że jestem nie do kupienia. Dlatego, że się nie boję. Dlatego, że mówię prawdę. I dlatego, że chcę pomóc innym.
Dlatego mam nadzieję, że to skończy się sukcesem i z ogromną przyjemnością będę z Tobą rozmawiał, bo ten temat jest tematem rzeką. I to rzeką głęboką, szeroką i bardzo rwącą. Jakby podsumowując na ten czas, bo fajnie, żebyśmy mieli, ja to też patrzę w kategoriach rekordów, w sensie rekordów, czyli Google'a, wujka Google'a i różnych wyszukiwarek, bo od wielu lat się tym zajmuję zawodowo. Mogę powiedzieć, tylko jeden błąd zrobiliście, ale może to nie był na to czas. Aha. Kiedy ja walczyłem z więzienia o tą moją wolność, to myśmy przez kilka lat przygotowali stronę internetową www.dluk.org.pl, na której zbieraliśmy informacje. I nauczony doświadczeniem, no później ta historia, oczywiście, bo to było nielegalnie, ten brukowiec story, też się pojawiło konkretne miejsce, które było tak zdefiniowane i tak zbudowane, że ono funkcjonowało w przestrzeni nie tylko polskiej, ale było wyszukiwane na wyszukiwarkach na przykład niemieckich, na francuskich, angielskich. Dlatego wydaje mi się, że to wszystko też powinno być w pewnym miejscu. Poza tym, dlaczego? Bo z mojej perspektywy, jak przygotowywałem stronę internetową długu, to wrzucałem tam informacje dotyczące, jakie były publikacje prasowe. To był też bardzo dobry bryk dla dziennikarzy, ponieważ oni mogli się zapoznać z całą strukturą tego, o co ja mówiłem, a każdy dziennikarz, jak dobrze wiemy, też musi zarabiać pieniądze, nie robi tego dlatego, że tak lubi kogoś, tylko szuka dla siebie atrakcyjnego materiału. Do tego były tworzone, ja to mówię w cudzysłowie, eventy, nawet siedząc w więzieniu, były tworzone eventy, które pozwalały na to, że ktoś się tym zainteresował, co natychmiast wywoływało reakcję, bo jeżeli dziennikarze o tym napisali, pokazali, powiedzmy, stronę internetową. O tym też przy innej okazji porozmawiam, jak mnie potraktował TVN, jak mnie potraktował Lis, Drzyzga i tak dalej, ale to sobie będziemy rozmawiać w kolejnych wejściach. Zmierzam tylko do tego, że to, co teraz wszystko mówisz, można by było w odpowiedni sposób, ja to już mówię tym językiem, tą gwarą spozycjonować, ale z drugiej strony też usystematyzować. Nie usystematyzować dla zwykłego Kowalskiego, bo jego to nie interesuje. Ale dla tych, którzy zobaczą, że kurczę, a może byśmy się tą sprawą zajęli, a może byśmy napisali. Wczoraj przeglądałem materiały dotyczące tego tragicznego wydarzenia, które miało miejsce w Poznaniu. Dwie osoby nie żyją, kobieta do końca życia będzie miała traumę. W Polsce nie wolno napisać nazwiska. Wszędzie się pojawiały skróty. I wszedłem na portal brytyjski, wszedłem na portal Republiki Południowej Afryki i tam z imienia i z nazwiska są wymieniani po prostu ludzie. Czyli jeżeli jeszcze się w mądry sposób można poprowadzić taką kampanię, to można jakby rozpuszczać po prostu te nitki na różne, różne miejsca. Zmierzam tylko do tego, że to, co ty teraz robisz i to, co ja teraz robię, to chcę też uczyć ludzi, bo temu on też służy out of poza układami. Uczyć profesjonalnego protestowania. Ja bardzo chętnie, jako Sławomir Sikora, jako out of poza układami, jako człowiek, który ma jakieś doświadczenie życiowe, będę ludzi wspierał w tym, co robią, ale nie na zasadzie, Sławek, załatw to za mnie, jak wielokrotnie było, to wiesz co, to ja to zrobię. Nie, ja zanim do ciebie zadzwoniłem, to zobaczyłem, byłeś tu, byłeś tu, byłeś tu, byłeś tu, byłeś tu, robiłeś to, rozmawialiśmy o tym bardzo długo i mówię, jeszcze do tego ja to powiem tak, Pan Bóg tak to poprowadził, że ja dostałem kiedyś tą informację, zły szef. I my dzisiaj jako out of nie mamy ambicji do prowadzenia 120 tysięcy rzeczy i być gazetą. Nie, nie, nie. Ja mam ambicje, żeby mieć 6-7 spraw, które będę prowadził do końca i my na przykład za 2, czy za 3 lata, czy za 5 lat razem napijemy się koziego mleka i powiemy, że wygraliśmy. Bo jesteśmy maratończykami. Naszą przewagą nad korporacjami jest to, że my myślimy tu i teraz, ale też w perspektywie jakiegoś czasu, w jakimś horyzoncie. Oni tak nie myślą, oni myślą tu i teraz. Nażreć się, napchać ten żołądek, ale nie myśleć, co będzie za pół roku. I ty jesteś dzisiaj niebezpieczną osobą. Ja dokładnie będę zawsze zachęcał ludzi do takiego działania. Bądź maratończykiem. Rozłóż siły. Masz teraz kozy, pijesz mleko, ja piję jakąś herbatę, co tutaj na tej Grenadzie też jest problem z dobrą herbatą, ale przy innej okazji, masz kozy, które cię tak,
O, zdrowie za ciebie herbatą, tak? Masz do tego, ale ja mam coś, czego ty nie masz, a kiedyś cię tu zaproszę. Ja mam kokosy, świeże kokosy i pijemy mleko kokosowe, które po 15 minutach, jak się otworzy kokosa, już traci wartości, więc mam generalnie kokosy tam po 3, jakieś tam EC, czyli to jest jakieś po 5 zł polskich. Zmierzam do tego, że my dzisiaj masz tak, kozy podsumowując, masz wolę, masz ludzi za sobą, buduje się kula śnieżna, bo taki też Sikora się gdzieś tam przeczytał sobie w internecie na twój temat, przed wiertniczą nakręcił materiał, zły szef, i czytał tego SMS-a, w którym oni tam mówią cześć pedały, cześć geje. I teraz możemy jakby nadawać temu jakąś małą falę. To się będzie rozkręcać. Moim zdaniem, jak ludzie zobaczą, że ty się nie poddajesz, że robisz dobre rzeczy, że masz tą swoją farmę, że może na przykład ciebie warto wesprzeć tym, że ty nie chcesz od ludzi, kupujcie sery. Ja umieszczę na internecie, umieścimy jakąś informację. Chcesz walczyć z TVN-em, powiedzmy, widzu TVP, czy tam powiedzmy TVP Info, to kupuj sery, wspieraj po prostu tego, który walczy o dobre. Ja się oczywiście teraz żartuję, bo nas próbuje się cały czas wsadzać w takie ramy. To jest TVN, to jest Polsat, to są ci, czyli ci z TVN-u teraz, ten zły Kamil atakuje naszą fajną stację. Nie. My nie powinniśmy jako Polacy i ludzie siedzieć w jakichś okopach. My powinniśmy działać razem. A to, co robił TVN, to jest po prostu to, co, może nie TVN, ludzie pracujący w TVN-ie, którym się wydaje, że są najważniejsi, najlepsi, najfantastyczniejsi, o tym też będziemy rozmawiać, niszczą po prostu stacje i niszczą ludzi. I za to muszą odpowiedzieć. Podsumowując z mojej strony, ja siedziałem w więzieniu za to, że złamałem prawo. Zapłaciłem za to 10 lat. Dzisiaj jestem w tym konsekwentny. I doprowadzę do tego, że chrystusowcy, którzy gnębili tego księdza Pawła, posadzę ich na ławie oskarżonych, bo już zmusiliśmy do tego, że sąd, że prokuratura postawiła zarzuty. I to, co ja teraz tutaj mówię, ja z tobą będę do końca. Czyli będziemy, myślę, że walczyć, znajdziemy sposoby na to, żeby informować ludzi, a z drugiej strony niech siadają do stołu, niech negocjują. Sam wiesz dobrze, negocjuje się tylko z silnym, ze słabym się nie negocjuje. Prawda? To prawda. Ty masz kozy. Przepraszam za określenie. Kozy masz. Ekologiczne, a przecież TVN jest taki ekologiczny. Może mleko zaczną kupować od ciebie. Tak, twoja sugestia jest bardzo trafna i oczywiście brakuje strony i brakuje uporządkowania tego, takiego briefu dziennikarskiego dla dziennikarzy. Natomiast ja po prostu nie jestem w stanie się wyrobić czasowo. I to od samego początku konfliktu chodziło mi po głowie, ale ja się nie wyrabiam. Ja teraz, no to właśnie, jak jest sezon, to ja śpię po 3-4 godziny na dobę. Sezon mleczno-serowy oczywiście. Tak. Więc rzeczywiście tu jest, ja przyjmuję tą sugestię i też z wdzięcznością, bo potwierdza się to, co ja pierwotnie myślałem i że to jest potrzebne. Więc trzeba będzie ten słaby punkt rozwiązać, naprawić i zmienić. Także dziękuję. Oczywiście wiesz co, brakuje mi tego, co powiedziałeś w mediach, czyli interesowania się sprawą do końca. Ja pracowałem w mediach przez 28 lat i tam się tylko podpalało i odjeżdżało, żeby przypadkiem nie być oparzonym. Brakowało, ja zawsze zwracałem uwagę producentom czy prowadzącym, mówię, słuchajcie, dlaczego my się nie interesujemy, co się stało później, jakby stamtąd wyjechaliśmy, czy ci ludzie jednak, co się z nimi później stało, tak, czy co, nasza interwencja wywołała coś pozytywnego, czy wręcz przeciwnie. No, my, generalnie były to ruszenia ramion i to w ogóle żadnego merytorycznego ustosunkowania się do tego mojego pytania. I tego mi brakuje, dlatego za twoją deklarację serdecznie dziękuję, bo to jest bezcenne, zwłaszcza w kontekście tej nierównej walki i tego, że tak jak już powiedziałem wcześniej, sukces zależy od tego, jak wiele osób o tym usłyszy.
Tak, masz rację. Na koniec powiem tak. Pierwszy krok, wiedząc, że ty nie masz czasu, wiem, jaki to jest problem w ogóle zorganizowanie strony, redakcji, różnych rzeczy, bo sami się z tym zmagaliśmy. My mamy kilka tylko tematów, które podejmujemy. I jeżeli teraz zdecydujemy się, że będziemy pewne rzeczy zrobić, to ja ci zrobię zakładkę. I my na przykład tak, dzisiaj sobie rozmawiamy o kozach, rozmawiamy sobie o TVN-ie, taka przenośnia o kozach. Nie chciałbym obrażać kóz, ale z drugiej One mają strony, poczucie humoru. tak, one mają poczucie humoru, a pracownicy TVN-u nie mają poczucia humoru. Pozdrawiamy pracowników TVN-u. Nie Zły, bójcie, bo są i tak, dobrzy. złych też, tak, złych, my ich też, ja ich też błogosławię. Natomiast w czym jest rzecz? Robimy zakładkę, możemy rozmawiać o różnych rzeczach i zobaczymy, co się będzie działo. Pamiętaj, oni będą słuchać tego, co my mówimy. Ja I wiem, oni różnica pierwsi. między. Tak, i różnica między różnymi stacjami małymi jest to, że tam rozmawiałeś przez 8 minut, babka coś wycięła, a my puścimy to w całości. Więcej, algorytm to będzie lubił. Powiem więcej. Te nasze 40 minut, czy ile my teraz rozmawiamy, 17:51 jest bardzo dobrze, to powiem tak. Co jeszcze jest, kochani pracownicy TVN-u, którzy to oglądacie? Powiem wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jeżeli my rozmawiamy 35-40 minut, to algorytm na YouTubie kocha taką długość. On nie lubi 5-3-minutowych, on lubi takie 30-40 minut. Ale jeżeli nawet dogadacie się na przykład z YouTubem, że YouTube zacznie to blokować, to my to wsadzimy na Rambla, wsadzimy to na BitChat, a za kilka miesięcy, myślę, że za 2-3 miesiące, postawimy własny serwer i będziemy tam jeszcze inaczej zupełnie mówić. Kochani, to jest tylko chwila. Bo to jest właśnie siła internetu. Mamy już do dyspozycji Twittera. Facebook też nas nie będzie specjalnie blokował, jeżeli nie będziemy używać pewnych słów kluczy. Wykorzystamy do tego narzędzia YouTube'owskie. No i oczywiście wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. Telewizja, konkretnie telewizje, które nie lubią TVN-u, nie lubią Onetu, bardzo chętnie się tym zainteresują. Więcej, dlaczego? Bo tu jesteś doskonałym w tym momencie materiałem. Więcej, ja już mam pomysł na to, ale na razie wam tego nie powiem. Co my zrobimy, żeby to podkręcić, żeby ludzie o tym słyszeli? Powiem tak, ja się cieszę, mamy kozy. O tych kozach ja zrobię później komentarze, żeby. Z żoną, z dzieciakami przyjadę do ciebie na farmę. A jeżeli wszystko będzie dobrze, to ja cię tutaj jeszcze na Greenaidę ściągnę i ty będziesz też się tutaj z kozami się też rozprowadzisz na Greenaidzie, choć niektórzy mówią, to nie jest Greenaida, tylko to jest Grenada. I raz w tygodniu będziemy po prostu robić, ja dzisiaj ci to od razu deklaruję, raz w tygodniu będziemy robić materiał, a jeżeli inni będą chcieli z tobą porozmawiać u nas, czy w innym miejscu, to my bardzo chętnie damy taką możliwość. Może jakiś znany YouTuber, z którym mam dobre relacje, z tobą zrobię wywiad i pogadasz o kozach i codziennie TVN-ie będą przychodzić do roboty ci prezesi, ci dyrektorzy i będą mówić tak. Bo jeszcze książkę pisze, prawda? Ja się już Tak, cieszę, zobacz, adrenalina, adrenalina z mojej strony. powiem Ci jako anegdotę, że jakiś czas temu, całkiem niedawno, szefowa działu prawnego z TVN-u zaczęła mnie obserwować na Twitterze, więc tak to wygląda. No, chcą mieć informacje z pierwszej ręki. Nie będę. Druga anegdota jest taka, że miałem zeznawać u kolegi na rozprawie. Sąd nie zdążył z przesłuchaniem pierwszego świadka, ja byłem drugim. Na przerwie okazało się, że dowiedziałem się, że strona prawnicy TVN-u wnioskowali, bym ja nie mógł zeznawać jako świadek, ponieważ jestem krytyczny wobec TVN-u. Na dowód tego przedstawili wydruki z Twittera wszystkie moje. No i oczywiście był wniosek o wyłączenie jawności, tak jak we wszystkich sprawach robi TVN, co jest no, po prostu kompletnym dnem dla mnie moralnym, etycznym. Jak sprawca może wnioskować o wyłączenie jawności postępowania? To artykuł 45 Konstytucji mówi o tym, że ja tą jawność między innymi powinienem mieć zagwarantowaną jako ofiara i to ofiara może mieć prawo do wyłączania jawności postępowania sądowego lub jego fragmentów. I do czego zmierzam? To był pierwszy sąd, gdzie pani sędzia odrzuciła oba wnioski TVN, czyli Yes! Czyli sądy są jednak.
Ogromny sukces. Ja o tym napisałem na Twitterze, wymieniając panią sędzię z nazwiska i imię. Dawaj ją! Wiesz co, nie pamiętam w tej chwili, bo jestem nieprzygotowany, ale dzisiaj, za tydzień. Możemy wrócić do tego. Tak, ja napisałem, zrobiłem z tego tweeta, więc to jest w historii. To jest pierwsza osoba, pierwsza pani sędzia, która nie wyłączyła jawności postępowania i odrzuciła wniosek, żebym ja nadal był uznany przez sąd jako świadek. Bo przecież nie chodzi o to, jakie mam zdanie na temat TVN, tylko chodzi o to, co ja widziałem i o czym wiem. I podsumowując, zobacz, jak... Zawsze pycha kroczy przed upadkiem. Jesteś człowiekiem, ty się boisz, bo każdy z nas się boi, bo ja nie jestem szaleńcem, ja się też boję, ale uważam, że jestem człowiekiem odważnym. Jakiś czas temu do mnie ksiądz Oko, jak przyjechałem w sprawie tego księdza naszego Pawła, jak ja mówię, że ja się czegoś nie boję, mówię, proszę pana, niech pan będzie pokorny, ale nie, bo mówiłem zawsze, że ja jestem niepokorny. Ma być pan pokorny, ale ma pan być odważny. I tak jak ta sędzia w Stanach Zjednoczonych, która nie dała możliwości synowi Bidena ułożyć się. I dzisiaj chłopaki od Bidena mają problem. Ponieważ liczyli, że młodego Bidena wyłączą. Oczywiście w polskich mediach nie widziałem w TVN-ie, żeby jakieś informacje na ten temat szły, ale ja oglądam różne stacje na świecie i się okazuje, że jednak sędzia powiedział, nie ma układu. Nie ma układu. Czyli to jest piękne, bo to jest jakby dowodem, że ta pani sędzia, która ciebie może nie reprezentowała, ale próbuje rozstrzygnąć problem, nie pozwoliła wielkiej stacji, pysznym ludziom, którym się wydaje, że jak mają znaczek TVN-u, to im wszystko wolno, powiedzieli nie. I to jest piękne. I to jest, myślę, że takim optymistycznym akcentem możemy dzisiaj zakończyć i zaprosić ciebie, jeżeli będziesz miał ochotę, żebyśmy to powiedzmy raz w tygodniu robili, w czwartek, w piątek, w zależności jak nam będzie wygodnie. Ja jestem do twojej dyspozycji. A ja do twojej. Z przyjemnością będę rozmawiał o różnych sprawach, na różne tematy z usystematyzujemy tobą. Teraz tematy. Żeby chłopaki z TVN-u wiedzieli, że ty podejmujesz temat. Dzisiaj porozmawiamy o tym. Tak, żebyśmy mieli na tyle czasu, dopóki oni do ciebie nie przyjdą, nie będą chcieli z tobą rozmawiać. A myślę, że bardzo dużo osób będzie zainteresowanych tym, o kulisach funkcjonowania stacji TVN. Kibice chyba też będą Legii bardzo mocno zainteresowani i niektóre osoby, które budowały na przykład stadion przy Łazienkowskiej w Warszawie, prawda? Tak, wielu fajnych chłopaków, kibiców Legii mnie obserwuje na Twitterze, także domyślam się, że może ich to interesować. Będziemy zapraszać. Słuchaj, to ja cię serdecznie pozdrawiam. U was jest w tej chwili już godzina prawie 18, a u mnie jest 6 godzin różnicy, czyli godzina 12. Pozdrawiam cię, Kamilu, serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję tobie i dziękuję tym, którzy będą to oglądali. Kłaniam się. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć.